Szanowna Marysiu, pozdrawiam pięknie wszystkie zespoły kresowe. W dniu dzisiejszym wszyscy jesteśmy kresowiakami. Szanowni Państwo, pozwólcie, że na ręce Pana Wójta i Pana Dyrektora złożę stosowne podziękowanie za wspólną organizację jakże pięknej dzisiejszej kresowej imprezy. Zapraszam tutaj Pana Tomasza Sybisa, Wójta Gminy Pielgrzymka i Pana Dyrektora Sebastiana Dębickiego. Szanowny Pan Tomasz Sybis, Wójt Gminy Pielgrzymka. Szanowny Panie Wójcie, serdecznie dziękuję za wspólną współpracę przy 22. Biesiady Zespołów Kresowych imieniem Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Zadania realizowanego w ramach projektu Dolnośląska Stolicy Kultury Powiat Złotoryjski 2017. Mając na uwadze okazaną życzliwość i zrozumienie w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia, wierzę, że będziemy mieć okazję do dalszego działania na rzecz dobra wspólnego wszystkich mieszkańców, którzy mają pochodzenie kresowe nie tylko z powiatu złotoryjskiego. Proszę przyjąć wraz ze słowami podziękowania życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha, wielu sukcesów i do setnej biesiady zespołów kresowej. Przekazuję ten list gratulacyjny na ręce Pana Wójta, na ręce Pana Dyrektora i zapraszam serdecznie małżonkę szanownego Zenona Bernackiego. Marysiu, kochanie, podejdź do nas. Szanowni Państwo, w dowód pamięci, szacunku i uznania zasług dla rozwoju kultury regionalnej z okazji nadania imienia Zenona Bernackiego kolejnym edycjom festiwalu Biesiada Zespołów Kresowych w Pielgrzymce wdzięczni kresowiacy. Z życzeniami wszystkiego najlepszego przekazuję tą pamiątkową tablicę na ręce szanownej małżonki Zenona Bernackiego. Marysiu, przyjmij na pamiątkę. Drodzy Państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak życząc Państwu cudnie spędzonego czasu zaprosić na 22. Biesiadę Zespołów Kresowych imieniem Zenona Bernackiego. Drodzy Państwo, ja widzę, że tu jeszcze więcej gości jest teraz niż było na początku. Witam wszystkich przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, bo widzę, że są już z nami. I wszystkich innych, którzy doszli, też witamy gorąco. Drodzy Państwo, zapraszamy Państwa na wspaniałe przeżywanie, gdyż muzyka zawsze nadaje kształt naszym emocjom. Zatem tę niezwykłą muzyczną przygodę rozpoczynamy z zespołem. I teraz przenosimy się do tego magicznego miasta. Litwini nazywali to miasto Wilno. Białorusini Wilna, Żydzi Jerozolimą Północy. Car Mikołaj I mówił, czortów gród, nie znosił tego miasta. A Piłsudski z kolei uwielbiał i mówił, miłe miasto, a jak miłe, piękne i radosne było to miasto. Specjalnie dla Państwa wyśpiewa Barbara Groździńska w piosence Wilno. Pili par,
kolejki piwa. Grzegu będzie płaci, ty do niego ani słowa. Naj ci Bóg zachowa, bo on z Lyciakowa jest tajoj. Przy tej muzyce gości bawią się wesoło. To jedno, czy to męka, czy to dance jest. Tyle tylko śmiała bez sasę. Haniuszka moja, Haniuszka, chodźże ze mną rwać jabłuszka. Haniuszka moja, Haniuszka, chodźże ze mną rwać. A tam tyli pan Bazyli, przepraszana chwila. Spodnie pękli na samiutkiej tyli. Tu agrafko się nie chyci, trzeba iść po nici, bo się gole świeci bez tajoj. A muzyczka i no, a muzyczka żnie, bo przy tej muzyczce